Tak więc Luthien i Beren znów byli wolni. No i przez jakiś czas nawet się cieszyli z tego, wędrując sobie po lasach. Nadeszła zima, nie przejmowali się nią jakoś specjalnie, no bo wiemy już, że wszędzie gdzieś stąpała Luthien, tam wyrastały kwiaty. No więc tak sobie wędrowali, aż oboje dotarli do lasu Brethil. Oboje, bo Hiwan wrócił do swojego pana Celegorma, do Nargothrondu, no ale elf już nie darzył swojego psa taką miłością jak kiedyś. Oprócz Hiwana do miasta przybyło też wielu elfów z więzienia Tol Ingaurot, no i rozpoczęły się waśnie, których żadne wyjaśnienia Celegorma nie mogły w żaden sposób ułagodzić, a jedynie pogarszały sytuację. No bo elfowie opłakiwali śmierć swojego króla Felagunda, gorzko teraz żałując, że zachowali się właśnie tak, a nie inaczej. No a oprócz tego zarzucali synom Feanora, że właściwie dziewczyna ośmieliła się na czyn, na który im nie tyle zabrakło odwagi, co po prostu ochoty. No i doskonale rozumieli, że brało się to z ich rządzy władzy, no i jakichś tam własnych planów niezbyt, no, takich powiedzmy zdradzieckich. No i dopiero teraz uznano Orodreta za godnego następcę Felagunda, no i domagano się śmierci obu książąt. No ale nowy władca, bojąc się kolejnego rozlewu bratniej krwi, a co za tym idzie ściągnięcia na wszystkich przekleństwa Mandosa, po prostu nie chciał do tego dopuścić. No, nie chciał też rzeczywiście dłużej tolerować w Nargothrondzie synów Feanora, dlatego przysiągł, że między nim a synami Feanora nie będzie nigdy więcej przyjaźni i mają się wynosić. Na to oczywiście książęta, przepełnieni gniewem, opuścili miasto i ruszyli na wschód w poszukiwaniu swoich pobratymców. Wyruszyli jedynie w towarzystwie Hiwana, no bo nikt inny nie chciał im towarzyszyć, nawet ich świta. Ba, świta. Nawet syn Kurufina. Syn Kurufina, Celebrimbor, odżegnał się od synów ojca, no i pozostał w Nargothrondzie. Wszyscy zrozumieli, że w ślad za synami Feanora po prostu podąża klątwa, a w związku z tym zło. Celegorm i Curufin jechali jakiś czas na północ, zamierzając jechać przez jakiś czas wzdłuż granicy z Doriathem, a potem dotrzeć do wzgórza Himring, na którym mieszkał Maedros. No ale los chciał, że Beren i Luthien również wędrowali tą drogą, no bo Beren postanowił odprowadzić ukochaną do ojca i wrócić do Angbandu, żeby wypełnić dane w Menegroth Tingolowi słowa. No ale Luthien nie chciała się z nim rozstawać, no bo już dokonała wyboru i jakiej decyzji nie podjąłby Beren, no to ona chciała podzielić jego los. No i kiedy właśnie byli zajęci tą rozmową, no to dogonili ich pędzący przez las Celegorm i Curufin, którzy już wcześniej wyśledzili i rozpoznali oboje z daleka. Celegorm oczywiście ruszył prosto na Berena, no a Curufin zatoczył łuk i porwał Luthien na siodło. Na szczęście Beren w ostatniej chwili również zdążył wskoczyć na wierzchowca Curufina, a był to skok niemały, zwłaszcza jak na człowieka, podobno z czasem nawet przeszedł do legendy. No w każdym razie Beren ścisnął gardło Curufina, no i zrzucił go z konia, no a potem przybił go do ziemi, przydusił tak, że elf nie mógł się poruszyć. Z kolei Luthien, kiedy z koń Curufina stanął dęba, no to osunęła się na bok i stoczyła w trawę. Celegorm, widząc co się dzieje, ruszył z włócznią na Berena, ale wówczas Hiwan wypowiedział mu posłuszeństwo już ostatecznie i stanął między nim a Berenem. Koń Celegorma uskoczył na bok przestraszony Hiwanem, no i nie chciał się do niego zbliżyć, a wówczas Luthien, która już wstała, weszła pomiędzy mężczyzn, no i powiedziała im, że mają się wszyscy uspokoić i że Beren absolutnie nie może zabić Curufina. Tak więc Beren odebrał Curufinowi broń i konia, odebrał mu nóż zwany Angristem. To był nóż wykonany przez Telchara, przez tego samego mistrza Nogrodu, który wykonał także Narsilla, miecz Elendila. No a potem rozbrojonego Curufina podniósł i odepchnął, radząc, żeby się już mu więcej na oczy nie pokazywał i żeby jak najszybciej wracał do braci. No ale wówczas Curufin jeszcze go przeklął, życząc mu rychłej i okrutnej śmierci. Wezwał na świadka niebo i chmury, a więc po części w sumie nie wiadomo dlaczego akurat zaplątał w to Manuego. No a potem wspiął się na siodło brata i już zdawało się, że każdy pojedzie w swoją stronę, no ale Curufinowi jeszcze było mało, więc złapał łuk Celegorma, jedną strzałę wystrzelił prosto w Luthien, ale Hiwan zdążył złapać ją w locie, a drugą Beren wziął na siebie, zasłaniając królewnę.
Widząc to, synowie Feanora uciekli w popłochu. Huan co prawda rzucił się za nimi w pościg, no ale wrócił szybko zatroskany o los Berena, w pysku niosąc lecznicze zioła. Z jego pomocą, a także przy pomocy elfich umiejętności i zapewne siłą miłości, Luthien uzdrowił Berena. Spędzili jeszcze jakiś czas w granicach Duriatu, no ale Beren był znów rozdarty między miłością do Luthiena, a obowiązkiem względem Dingola. Nie bardzo chciał narażać Luthien, a poza tym wiedział, że jest już bezpieczna, no bo jest w swoim kraju. No więc pewnego ranka po prostu powierzył ją opiece Huana, no i odszedł sobie po cichu, kiedy ona jeszcze spała. Samotnie ruszył w stronę Tarn Fuin, dawnego Dortonionu, a więc swojej dawnej ojczyzny. No a kiedy dotarł już do miejsca, w którym mógł dostrzec wieżycę Tangro Dreamu, no to rozstał się tam z wierzchowcem, którego zabrał ku Rufinowi, no i rozkazał mu, żeby cieszył się wolnością w Dolinie Sirionu. No sam pozostał na miejscu, na progu tego najcięższego i najniebezpieczniejszego zadania. Wówczas ułożył pieśń pożegnania, która sławiła Luthien i światła niebios, no bo tak sobie śpiewał, bo był przekonany, że z oboma musi się w tej godzinie właśnie pożegnać. Śpiewał sobie głośno, aż nagle ze zdziwieniem usłyszał odpowiedź, no i okazało się, że dołączył do niego głos nadjeżdżającej Luthien. No ale na widok jego ukochanej i jej towarzysza Beren troszkę się przeraził, no bo wydawało mu się, że to zjawa, którą przysłano, żeby go omamić, a ponadto stali przed nim wampirzyca i wilkołak. Nie była to jednak żadna zjawa, a doskonały plan Huana, no bo okazało się, że pies, pragnąc pomóc obojgu, po prostu wymyślił następujący plan. Kiedy Beren opuścił Luthien, razem z nią Huan udał się do Tolin Gavroth, no i tam on ubrał na siebie futro Draugluina, a Luthien skórę nietoperzycy Turin Gwedil. O ile Draugluina już znamy, o tyle nietoperzyca była złym duchem, który potrafił przebierać kształt wielkiego nietoperza. Właściwie potrafiła przebierać każdy kształt, bo była zmiennokształtna, więc tak jak Sauron, więc to może nam sugerować, że również była Majarem. Natomiast na pewno była posłańcem między Sauronem a Angbandem. Nie do końca wiadomo, jak zginęła. Być może wtedy, kiedy Luthien śpiewała pieśni na moście, albo wtedy, kiedy Sauron tak się ucieszył na jej widok, bo ją rozpoznał. No albo może już później, kiedy poddał wyspę pod władzę elfki. No tak czy inaczej, jej skóra doskonale leżała na królewnie. Beren rozpoznał ukochaną dopiero wtedy, kiedy zrzuciła przebranie. No i w pierwszej chwili bardzo się ucieszył, ale szybko dotarło do niego, na jakie niebezpieczeństwo naraża swoją ukochaną, no i próbował ją odwieźć od wspólnej podróży. Wówczas Huan po raz drugi skorzystał z daru mowy, by przypomnieć, że Luthien już wyrzekła się dla niego nieśmiertelności, w sensie dla Berena. I Beren oczywiście może wyrzec się swojego przeznaczenia, ale może się też z nim zmierzyć. Natomiast czegokolwiek nie wybierze, Luthien podzieli jego los albo umrze samotnie. Niczego więcej Huan nie mógł lub nie chciał, ale raczej nie mógł powiedzieć. No, nie mógł im też dalej towarzyszyć. Być może dlatego, że przeczuwał, że zbliża się już spełnienie przepowiedni, która go dotyczyła. Tak więc Beren zabrał i nałożył na siebie skórę wilkołaka, Luthien nałożyła na siebie skórę wampirzycy, no i tak ruszyli się przed siebie, aż znaleźli się w ponurej dolinie, w której przed laty król Fingolfin wydał ostatnie tchnienie, czyli przed bramą Angbandu.